Rzeszowskiego, NSZZ Solidarność, na swoim posiedzeniu przyjął stanowisko, po dyskusji oczywiście, dla zarządu regionu niesłychanie istotną sprawą jest to, kto będzie zarządzał miastem do końca tej kadencji i dalej w przyszłości. Stąd też przyjęliśmy stanowisko, dyskutując, kogo poprzeć na gospodarza naszego miasta, kto najlepiej będzie potrafił zarządzać tym miastem w imieniu mieszkańców i wspólnie z mieszkańcami. Dyskusja trwa dosyć długo i spośród tych kandydatów, którzy zostali zgłoszeni, zarząd regionu postanowił wskazać panią Ewę Leniart jako kandydata na prezydenta miasta Rzeszowa, którego Solidarność Regionu Rzeszowskiego będzie wspierała. Uważamy, jest kilka rzeczy, które wzięliśmy pod uwagę przy wskazaniu kandydata. Po pierwsze, pani wojewoda Ewa Leniart udowodniła, że jest przygotowana do pełnienia funkcji prezydenta miasta Rzeszowa. Myślę, że żaden z kandydatów, którzy zostali zgłoszeni, nie jest tak sprawdzony w działaniu poprzez zarządzanie województwem, nie posiada tylu kompetencji, nie był tak zaangażowany i najważniejsze dla nas to jest to, że w dotychczasowej pracy, współpracy z panią wojewodą Ewą Leniart, jeżeli się rzekło słowo, to słowo zawsze było dotrzymywane. Również jako kandydatka pani wojewoda Ewa Leniart sprawdziła się we współpracy z samorządami. Posiada zdecydowanie umiejętność dobierania sobie zespołu ludzi bez afer, bez konfliktów czy jakichś tam przypadków, które by się mogły ewentualnie zdarzyć. W zarządzaniu zawsze stała na pierwszej linii, sprawdza się we wszystkich przypadkach, szczególnie tych najtrudniejszych. Oczywiście w zarządzaniu są i przyjemne rzeczy, i te mniej przyjemne. Panią wojewodę zawsze widzieliśmy tam, gdzie były kłopoty, gdzie te kłopoty trzeba było rozwiązywać, nie uciekała od rozwiązywania tych problemów i to jest niesłychanie ważne dla zarządu regionu rzeszowskiego. Również ważną rzeczą jest to, że jako szef, jako pracodawca bardzo dbała o pracowników, zabiega o dobry dialog społeczny, potrafi rozwiązywać problemy, potrafi wspierać, poradzić pracownikom. Bardzo dobrze współpracuje z Komisją Zakładową Solidarności Pracowników Urzędu Wojewódzkiego i to udowadnia to w każdy jeden dzień. My jako Zarząd Regionu jesteśmy przekonani, że będzie gwarantem poszanowania praw i uwzględni jako prezydent miasta Rzeszowa oczekiwania wszystkich ludzi. Będzie zarządzała z ludźmi dla tego miasta, a nie samodzielnie i według swojego widzimisię. Będzie rozwiązywała problemy mieszkańców Rzeszowa w duchu społecznej solidarności. I co najważniejsze w naszej ocenie, pani Ewa Leniart jest stąd. Tutaj pracuje, tutaj realizuje swoje zadania, tutaj rozwija swoje życie zawodowe. Tak naprawdę pani wojewoda wie, co mówi i wie, czego chce. W naszej ocenie jest gwarantem, że tak jak już powiedziałem wcześniej, zarządzanie województwem będzie polegało trochę inaczej jak do tej pory. Będzie zarządzała miastem razem z mieszkańcami w ich imieniu i dla dobra mieszkańców i dla dobra i rozwoju tego naszego miasta. Stąd też w swoim stanowisku apelujemy o to, aby członkowie związku, sympatycy Solidarności, mieszkańcy Rzeszowa zagłosowali na inny sposób zarządzania miastem i poparli właśnie panią Ewę Leniart na prezydenta miasta Rzeszowa w głosowaniu, które odbędzie się 9 maja. Pozwólcie państwo, że teraz wręczę to stanowisko pani Ewy. Bardzo miasto się rozwijało i aby ten kierunek rozwoju, który wskazują mieszkańcy, mógł być spełniony, musi być dobry prezydent, który w taki sposób urząd ten piastuje. Bardzo dziękuję za to, że Solidarność, związek zawodowy, niezależny i samorządny, który ma ogromne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa,
dzięki którego działaczom żyjemy w wolnym kraju, zdecydował się udzielić mi poparcia w tych wyborach. Bardzo głęboko wierzę, że na nowo będziemy mogli tę solidarność wdrażać w budowaniu przyszłości Rzeszowa jako miasta opartego na zapewnianiu realizacji ludzkich potrzeb, dialogu w porozumieniu i z solidarnością dla tych, którzy nie tylko są wolni, zasobni finansowo, ale także tych, którzy znajdują się czasem w trudnej życiowo sytuacji, także sytuacji materialnej. To wszystko ze swojej strony z całą mocą deklaruję i bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu, zarządowi Regionu Solidarności za to poparcie, które traktuję jako zobowiązanie do tego, aby na pewno solidarność mieć na uwadze w swojej dalszej działalności publicznej i też, jeśli zdecydują tak wyborcy 9 maja, w sprawowaniu Urzędu Prezydenta Miasta Rzeszowa. Bardzo dziękuję. Thank you.